Dzień dobry, Jakub Żuk, firma Gromadź Serwis Domradza. Od ponad 20 lat jesteśmy dealerem maszyn nowych i używanych. Od 2014 roku zaczęliśmy sprzedawać maszyny rolnicze Klas, czyli lidera segmentu maszyn żniwnych i wschodzącą gwiazdę ciągników rolniczych. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu ciągnik rolniczy Klas Action 850 z zestawem do uprawy pasowej Striptil marki Mzuri Profil 3T. Od niedawna zaczęliśmy współpracę z firmą Mzuri. Jest to polski producent ze Śmielina koło Nakła nad Notecią. Specjalizuje się w produkcji zestawów do uprawy bezorkowie w szerokościach roboczych od 3 do 6 metrów. Dzisiaj mamy do naszego ciągnika przypiętą maszynę o szerokości roboczej 3 metrów. Maszyna ta może wysiewać zarówno zboża, rzepak, jak również kukurydzę. System jest Striptil, czyli bez żadnej wcześniejszej uprawy. Maszyna posiada możliwość wysiewu zarówno nawozu, jak i nasion. W zestawie z sekcją Exact możemy siać tą maszyną kukurydzę i dwa nawozy. W standardowej wersji ten siewnik ma zbiornik dzielony w stosunku 40 do 60, gdzie 60% objętości zajmuje nawóz, 40% nasiona, np. pszenicy lub rzepaku. Chciałbym zaprosić Państwa do skorzystania z oferty pokazu taką maszyną. Na naszej stronie internetowej można znaleźć dodatkowe informacje, jak również na naszych ogłoszeniach na stronie Elix. Są tam podane kontakty do naszych handlowców. Jeżeli ktoś by był zainteresowany pokazem taką maszyną, ewentualnie usługą, zapraszam do kontaktu. Siewnik Mzuri Profil 3T, szerokość robocza maszyny 3 metry, rozstaw rzędów co 33 cm. Z przodu maszyny mamy głębosz, który może prowadzić uprawę głęboką do 35 cm. Przy łapach głębosza zamontowane są sekcje do wysiewu nawozów. Nawóz jest rozprowadzany dokładnie tam, gdzie roślina potrzebuje tego nawozu. Jest to szczególnie ważne przy nawozach fosforowych, które nie migrują w glebie. Maszyna ma napęd dmuchawy hydrauliczny, napęd sekcji wysiewającej elektryczny. Zapotrzebowanie mocy tego ciągnika w optymalnych tego siewnika w optymalnych warunkach to jest 150 koni. My dzisiaj mamy ten ciągnik podpięty akurat do maszyny 250-konnej, ponieważ takim ciągnikiem dysponujemy i on posiada system nawigacji GPS. Jeżeli chodzi o elementy robocze, jest to 9 elementów o hydraulicznie regulowanej głębokości roboczej z kółkiem dogniatającym. Tutaj zboża siejemy w dupleksie, czyli z jednej sekcji wysiewamy dwa rzędy nasion. Te rzędy rozstawione są od siebie co 33 cm. Ciągnik Klas Arion 610, nasz najmniejszy 6-cylindrowy model. Również jak w ciągniku Arion 510 i w całej rodzinie Arion 500 i 600, w standardzie ciągnik posiada amortyzowaną kabinę i amortyzowaną oś przednią. Standardem w tych ciągnikach jest wielofunkcyjny podłokietnik, z którego to podłokietnika obsługujemy w zależności od wyposażenia układ hydrauliczny, skrzynię biegów, również rewerser i podłącznik EHR. Ciągnik wyposażony w 6-cylindrowy silnik o mocy 145 koni. Nasz bestseller. Ten ciągnik się cieszy bardzo dużym rozwiązaniem. Bardzo często go kupują gospodarstwa, które kupują pierwszy, nowy ciągnik. Niestety uwarunkowania PROW są takie, jakie są, także często są pewne ograniczenia mocy. Także nasza najmniejsza szóstka jest bardzo dobrym rozwiązaniem jako ciągnik główny w gospodarstwach do 100 hektarów. Ciągnik rolniczy Klas Action 510. Wyposażony w 4-cylindrowy silnik 4,5 litra, przekładnia 24x24 hexashift, 6 biegów zmienianych pod obciążeniem i 4 biegi główne zmieniane bez użycia sprzęgła. Ciągnik kompaktowy o bardzo dużym udźwigu podnośnika. Udźwig podnośnika wynosi tutaj 7200 kg, bardzo mocna hydraulika, w standardzie 110 litrów, w opcji 150. W standardzie ciągnik posiada amortyzowaną kabinę i amortyzowaną oś przednią. W opcji ten ciągnik może jechać nawet 50 km na godzinę. Maszyna dobra jako maszyna pomocnicza do dużych gospodarstw lub maszyna główna w gospodarstwach mniejszych. Znajdujemy się w ciągniku z serii Arion 500. Jest to ciągnik z kabiną czterosłupkową, w wyposażeniu standardowym wersji CIS.
Tutaj już w serii od Ariona 500 mamy podłokietnik z joystickiem do zmiany biegów. Cała obsługa ciągnika to jest praktycznie podłokietnik plus obsługa wyjść hydraulicznych sterowanych mechanicznie przez dźwignię. W podłokietniku mamy obsługę skrzyni biegów, czyli zmiana biegów na wyższe i niższe, jak również funkcja automatyki skrzyni biegów. Mamy obsługę podnośnika góra i dół. Mamy gaz ręczny, dwie prędkości obrotowe do zapamiętywania silnika, jak również przedni napęd i blokadę tylnego mostu. Mamy również w podłokietniku załączanie tylnego wałka WOM. Po prawej stronie na błotniku mamy obsługę wyjść hydraulicznych. W standardzie ciągniki mają 3 pary. Tutaj jest dołożona 4. para. Również na słupku mamy obsługę tylnego podnośnika, czyli ustawienie, wysokość podnoszenia, prędkość opadania, jak również pozycję siłową. Również mamy wybór prędkości wałka WOM. Wszystkie Ariony serii 500 i 600 mają dostępne 4 prędkości wałka WOM. Jest to 540, 540 Eco, 1000 i 1000 Eco. Również tutaj mamy wyciągnięte przyciski do sterowania tylnym podnośnikiem. Gdy na przykład się obracamy, aby podpiąć maszynę, możemy sobie regulować podnośnikiem góra-dół. Jak również wszystkie Ariony mają w standardzie amortyzowany tylny podnośnik. Tym przyciskiem możemy go załączać lub deaktywować. Kierownica również składana i regulowana, czyli możemy tutaj przewrócić naciśnięcie nogą. Kierownicę sobie składamy. Tu mamy góra, dół, tak aby dopasować pod siebie. Przy wychodzeniu wystarczy, że naciśniemy nogą. Kierownica nam się składa automatycznie. Wszystkie Ariony, seria 500, 600, jak również Axiony, mają w standardzie schowek klimatyzowany. Fotele również pneumatyczne do wyboru różnych producentów, ale w standardzie już jest fotel w Arionie 500 amortyzowany pneumatycznie. Ciągnik Class Action 850, wisienka na torcie. Największy ciągnik, który aktualnie posiadam u siebie na firmie. Silnik 6 cylindrów, 264 konie mocy, przekładnia 24x24. Masa ciągnika w tym momencie bez paliwa to jest 9800 kg, udźwig tylnego podnośnika ponad 11 ton. Ciągnik do naprawdę bardzo ciężkich zadań. Rozkład masy, jak każdy ciągnik klasa, 50x50. Co dzięki temu zyskujemy? Nie musimy obciążać tego ciągnika dodatkowym obciążnikiem przednim. Masa jest równo dystrybuowana. Oszczędzamy na zużyciu opon, na paliwie. Ciągnik nie musi wozić ze sobą dodatkowego plecaka, który nie jest mu do niczego potrzebny. W porównaniu do konkurencji, przy maszynach zawieszanych możemy zamontować obciążnik 500-600 kg mniejszy przy takich samych właściwościach trakcyjnych. Znajdujemy się w ciągniku Axion 850. Ten akurat ciągnik jest wyposażony w wersję CBIS. Jest to najbogatsza wersja wyposażenia kabiny. Mamy tutaj sterowanie hydrauliki elektrozaworami. Mamy joystick C-Motion z przyciskami funkcyjnymi. Tych przycisków funkcyjnych na joysticku jest 10. Mamy również system nagrywania uwroci i odtwarzania. Sterowanie ciągnikiem praktycznie może być tylko i wyłącznie za pomocą dźwigni C-Motion. Mamy tutaj obsługę podnośnika, góra, dół. Mamy tutaj przycisk do zmiany kierunku jazdy. Mamy przyciski funkcyjne, które znajdują się tutaj, tutaj, z tyłu i za joystickiem. Tutaj również mamy dwa przyciski do zapisywania sekwencji na uwrociach. Joystickiem obsługujemy skrzynię biegów. Wyższe biegi możemy dodawać, przesuwając dźwignię do przodu, mniejsze dźwignię do tyłu. Jest również funkcja automatyki skrzyni biegów. Po naciśnięciu tego przycisku przekładnia przechodzi w tryb automatyki. Wszystkie biegi od
prędkości od zera do maksymalnej prędkości ciągnika zmieniane są automatycznie. W ciągnikach marki Klas mamy dwa tryby pracy skrzyni biegów. Jest to tryb polowy i drogowy. W trybie polowym zmieniane są w trybie automatyki połówki na danym zakresie. W trybie drogowym wszystkie biegi, jak i półbiegi zmieniane są automatycznie. Również w tym ciągniku mamy dwa przyciski do zapisywania prędkości obrotowej silnika, które mogą być zamieniane zamiennie z tempomatem. Gdy zamienimy je na tempomat, możemy zapisywać dwie prędkości jazdy ciągnika. Po ustawieniu tempomatu, na przykład na 10 na godzinę, po wciśnięciu przycisku ciągnik będzie utrzymywał prędkość 10 na godzinę, sam będzie dobierał bieg, jak również obroty silnika pod dane obciążenie. Terminal CBIS, tak jak w kombajnie, jest to terminal dotykowy. Mamy tutaj taki tryb drogowy do pracy w transporcie, jak również polowy. Wtedy mamy podgląd na cały ciągnik. Klikając na przykład na silnik, tak podobnie jak w kombajnie, możemy zmieniać prędkości obrotowe. Klikając na skrzynię biegów, zmieniamy pracę skrzyni biegów. Jak również klikając tutaj na ikonkę hydrauliki, mamy podgląd do wszystkich rozdzielaczy hydraulicznych w ciągniku. Tutaj możemy sobie przyporządkowywać, co chcemy, aby nam było wyświetlane. Czy to będzie na przykład prędkość obrotowa silnika, wykorzystanie mocy, ilość paliwa. To możemy sobie tutaj zamieniać. Poniżej mamy wyświetlany aktualnie włączony bieg, jak i półbieg. Poniżej mamy rozpiskę przycisków funkcyjnych, co jest zapisane pod danym przyciskiem funkcyjnym. Terminal obsługuje Isobus, czyli maszyny obsługiwane przez Isobusa nie muszą mieć kolejnego wyświetlacza, mogą być obsługiwane przez wyświetlacz w ciągniku. Ten ciągnik jest również wyposażony w system GPS z dokładnością do 3 cm. Akurat w tym ciągniku mamy zamontowany terminal S10, jest to nasz największy, najwięcej obsługujących opcji. Ma również Isobusa, czyli maszynę z Isobusem również możemy podpiąć pod ten terminal. Ten ciągnik jest również wyposażony w wersję Powerlock, czyli mamy rewers elektrohydrauliczny, mamy jazdę do tyłu, do przodu, jak i również funkcję parking, gdzie nie musimy za każdym razem zaciągać hamulca ręcznego, tylko po prostu po najechaniu na naciśnięciu na opcję parking, hamulec zaciąga się automatycznie. Chciałbym pokrótce przedstawić u nas najczęściej sprzedawany kombajn na naszym oddziale. Kombajn to jest Klas Tucano model 420. Bardzo kompaktowy kombajn o mocy 245 koni. Wyposażony w system APS. Jest to system z bębnem przyspieszającym przed bębnem mucącym, pod którym to bębnem jest już klepisko wstępne, gdzie następuje wstępny omot. Następnie ten kombajn jest wyposażony w 5 wytrząsaczy. Kombajn bardzo kompaktowy, może być z headerami, pracować z headerami od 4,30 szerokości do nawet 5,60 szerokości roboczej headera. Kombajn wyposażony już w standardzie jest w klimatyzację automatyczną, w klimatyzowany schowek, jest tutaj wyposażony w rurę o górnym wysypie, zbiornik otwierany o pojemności w standardzie już 7,5 tysiąca litrów. Kombajny z serii Tucano w standardzie wyposażone są w wielofunkcyjny podłokietnik, w którym mamy standardowo joystick, którym obsługujemy cały kombajn. Dodatkowo mamy dotykowy ekran o przekątnej 12 cali, który możemy obsługiwać za pomocą dotyku, jak również przez przyciski funkcyjne, które są zamontowane w podłokietniku. Mamy również przyciski szybkiego dostępu, czyli tutaj na przykład mamy obroty bębna mucącego, szczelinę klepiska, obroty dmuchawy, sita górne, sito dolne. Również bez dotykania nawet ekranu czy wchodzenia w jakieś głębsze ustawienia możemy pod ręką zmieniać ustawienia podstawowych parametrów kombajnu. W standardzie w Tucano od zeszłego roku w nowych modelach jest zdalna obsługa radia z podłokietnika. Co wyróżnia kombajny Klas, to od najmniejszego modelu, od modelu Avero do największych Lexionów. W standardzie mamy okienko rewizyjne do powrotu z gonin. Jest to w każdym kombajnie, niezależnie od wyposażenia. W każdym modelu będziemy mieć takie okienko, aby móc podglądać to, co nam mamy po prostu powrót na bęben mucący.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej agromasz.info.pl, jak również do śledzenia nas na portalach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram.